Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dirt Rally 2.0. Po ostatnich mistrzostwach, jakie sobie zrobiłem, mieliśmy sobie takie stage. Ostatni chyba był w Monaro, w Australii, zdaje się. I teraz musimy sobie ponaprawiać samochód, poulepszać, jeśli się da. Zamieniamy sobie... Mamy standardowy radiator, czyli chłodnicę. Tutaj dużo miałem uszkodzeń niestety. Damy sobie takie tańsze części, nie będę tam dużo wydawał na ten samochód. Tylko tak, żeby ponaprawiać. I światła ponaprawiane, także chyba mamy wszystko naprawione. Jeśli chodzi o silnik, możemy dać sobie mocniejszy. I w sumie tyle. Będziemy mieli po prostu... Patrz, tutaj masz tak, jak masz na pierwszym poziomie, to masz słabszy silnik. Ale jest bardziej wytrzymały. Jak masz na trzecim poziomie, nie wiem czym te poziomy się różnią od siebie, ale możesz sobie na przykład wybrać odpowiednią konfigurację silnika co do rajdu, jaki będziesz sobie jechał, nie? Czyli czasami opłaca się nawet wziąć jakiś gorszy silnik, ale żeby... Znaczy gorszy tuning, a może tak. Ale żeby na przykład dłużej wytrzymał, nie? Tam mniej mocy. Tutaj mam wszystko poulepszane już jak trzeba. No i możemy sobie startować. Opel Kadett. Będziemy sobie w Nowej Zelandii teraz. I mam nadzieję, że w dzień, kurde, bo ostatnio jak jechałem w nocy, to była katastrofa. Strasznie, strasznie ciężko. 5 na godzinę jechałem. I tak wygląda sobie Nowa Zelandia. Bardzo ładnie, graficznie ta gra wygląda, pięknie po prostu. Dobra, będziemy mogli sobie tak, wybrać oponki, mamy teraz wybrane mediumy. Możemy sobie wziąć... Tak, bo jak wybieramy sobie opony, to wybieramy je tak na chyba 2 albo 3 OS-y, w zależności od tego, jakie to są mistrzostwa. I jak weźmiemy sobie softy, to no, oczywiście będziemy trochę bardziej przyczepni, ale no niestety na późniejszych etapach będzie nam trudniej opanować samochód. Natomiast jeśli weźmiemy hardy, no to będzie bardzo mało przyczepności, ale ta przyczepność będzie mniej więcej stabilna przez wszystkie te odcinki specjalne, więc medium to jest taka... no, po prostu, nie? Wiecie o co chodzi, czy nie wiecie? Kapcia bardzo rzadko złapałem, więc nigdy nie biorę koła zapasowego. No i możemy sobie startować. Zobaczymy jak pójdzie. Myślałem o tym, żeby troszeczkę mniej ciśnienia dać w oponach. Może coś by to dało, żeby przyczepność zwiększyć. Próbujemy, zobaczymy jak to pójdzie. Chyba tu jeszcze nie jeździłem w Nowej Zelandii. było tak trudno, jak myślałem, że będzie, bo tutaj jeszcze nie jeździłem, ale chodzi o to, że ta droga jest równa. Jest naprawdę w porządku tutaj. Nie było źle, myślałem, że będzie gorzej. Jak jeździłem sobie na rajdzie Polski, na tym poprzednim rajdzie, to była katastrofa. Tutaj o 0,03 sekund udało mi się wyprzedzić najlepszego zawodnika. Także bardzo, bardzo fajnie. Ale no nie jestem zadowolony z tego przejazdu, bo zdecydowanie można było to lepiej przejechać. Z racji tego, że w ogóle nie był ten rajd trudny. Jest sporo tutaj nawrotek, które da się też dosyć dobrze pokonywać ze względu na to, że jest równo, po prostu. Jest to prosty rajd. W stosunku do tych, co jeździłem, nie? Wiadomo, że nie będę jeździł ich idealnie jeszcze, ale no poziom trudności jest tutaj na pewno dużo mniejszy niż na poprzednich moich rajdach. Dobra, startujemy. Ojej, co to się tak... Jesus. Dobra, go. Bałem się tego ręcznego używać, bo czasami mam wrażenie, że jak tylko lekko go dotknę, to od razu samochód mi obraca. Tak sromotnie, że nie da się go wyciągnąć z tej rotacji. Tam było napisane don't cut, czyli nie powinienem właśnie ręcznego używać. Lekko tylko dotknąłem ręczny. I już jest lipa. Jednego tylko nie rozumiem, jak mam taki znak tej nawrotki i teraz był ten znak w prawo, a miałem nawrotkę w lewo, to jest takie strasznie mylące. Nie? No i dobra, skończony odcinek, też nie poszło najgorzej, no miałem parę takich miejsc, gdzie musiałem się zatrzymać do zera praktycznie, bo mnie wyobracało. Jest trudno, ale myślę, że na następny... O, 2 sekundy lepiej, wow! Myślę, że na następny przejazd sobie troszeczkę inaczej dyferencja ustawię, bo wydaje mi się, że teraz jest trochę za mocno przyblokowany. Dam tą szperę trochę luźniej i może nie będzie mnie tak wyobracało często, bo jest to jednak no, trudne do opanowania. Nie wiem, jaki ja mam tutaj poziom trudności, jeśli chodzi o przeciwników, bo nawet nie spojrzałem. Tak, tutaj można sobie włączyć jeszcze hardkorowe uszkodzenia, które mam wyłączone na razie. Potem jak będę mniej niszczył samochód, to sobie to powłączam. Nie wiem, gdzie tutaj jest to, żeby to włączyć. No dobra, na razie sobie to zostawimy. Tak, tu wszystko jest git. Tak, teraz musimy sobie tutaj zobaczyć ten dyferencjał, czyli... driving log. Mamy na 64%. To myślę, że jest całkiem spoko. Jak na to, jak na rajdy. Ale spróbujmy dać sobie trochę luźniej. I braking log dajmy sobie... na 40. Dobra, to nawet nie wiem, co to za charakterystyka. Particular log, the differential and of not throttle. The drive train and choose the neighborhood they opened. This can brew mid-corner and range now, having too low, too high increment overstay. Aha, podsterowność, to może trochę zmniejszymy. Bo trochę samochód czasami podsterowny jest. Dumping. Podsterowny, a jednocześnie no też mi wyobraca, nie? To tak sprzeczne trochę. Tu mam troszeczkę z przodu negatyw. Spróbujmy zrobić coś takiego. Tu mamy... Aha, to zostawimy tak jak jest. Z tyłu nie możemy sobie tego ustawić, negatywu znaczy się. To zostawimy tak jak jest, nie? I hamulce. Braking force mam chyba w porządku, dobrze mi się w miarę hamuje. A też nie chcę, żeby mi się za bardzo blokowały koła. Ale zróbmy sobie teraz troszeczkę na tył. Tak o 1 stopień na tył weźmy sobie hamowanie i zobaczymy, jak będzie mi się jeździć teraz. Tutaj trochę uszkodzeń mamy, ale samochód chyba jest całkiem w porządku. Aha, jeszcze opony musimy sobie chyba wymienić. Te mamy już użyte. Więc możemy sobie dać nowe softy. Dobra, startujemy. I będziemy jechać chyba, kurde, w nocy. W nocy jest trudno, ale... Te drogi tutaj są dosyć szerokie, więc nie jest aż tak źle. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam wrażenie, że samochód jest trochę bardziej stabilny teraz. Teraz go tak nie wyobraca mocno. Końcówka zmaszczona, ale chyba nie poszło aż tak źle. Ogólnie jak na noc, całkiem nieźle. Dachowania nie było, samochód jeszcze jakoś wygląda, kształt zachował, więc no nie było aż tak źle, no. Pierwsza pozycja, nie no, ja coś tutaj chyba mam z poziomu trudności, nie tak? Jedną rzecz tylko bym sobie ustawił, bo czasami nie daje rady już nakręcić tutaj, aha, nie daje rady już tutaj odpowiednio nakręcić. Więc po prostu bym sobie trochę moc force feedbacku zmniejszył. To będzie tutaj. Chyba to. Tak, trochę sobie to zmniejszymy, bo czasami ja mam taką kierownicę, no, to nie jest, no powiedzmy, że to jest skórzana, tak, no ale to jest sztuczne, wiadomo. I czasami jak mi się już spocą ręce, to kierownica mi po prostu, nie, trzymam rękę w miejscu, a ona mi się prześlizguje i czasami jest po prostu za duża siła. No i sobie to muszę trochę zmniejszyć. I teraz chyba będzie się grało lepiej. Nie wiem, gdzie tu się poziom trudności ustawia. Wydaje mi się, że w miarę postępów w grze ta gra sama dostosowuje do nas poziom. Więc jak na początku szło mi bardzo kiepsko, to możliwe, że ten poziom trudności się po prostu ustawił jakiś bardzo, bardzo niski. Tak? Dalej będziemy w Nowej Zelandii sobie śmigać. Ale to już powiedzmy, że zrobimy sobie, przejdziemy sobie w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się ciepło, hejka!